Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. To jest kolejne spotkanie w ramach cyklu Książka jeszcze bardziej aktualna. Spotkanie organizowane przez Muzeum KL Płaszów. A dzisiaj Państwa i moją gościnią jest reporterka, która szturmem wdarła się na szczyty, jeżeli chodzi nie tylko o zainteresowanie reportażem w Polsce, ale także o docenienie przez krytyków i czytelników, finalistka Nagrody Literackiej Nike w roku 2020, laureatka Nagrody Nike Czytelników w roku 2020 za książkę 27 śmierci Tobiego Obeda. Dzięki temu, że pandemia nas nauczyła obsługi programów streamingowych, możemy połączyć się na trasie Kraków, Warszawa, Madryt. W Madrycie jest z nami Joanna Giera-Konoszko. Dobry wieczór, Jasiu. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim. U nas to chyba jest już ciemniej niż u ciebie, prawda? Za oknem. U nas jest teraz palące słońce. Pod koniec dnia ma być 27 stopni. Dla mnie to jest taki paradoks, że najcieplejsze godziny są właśnie pod sam wieczór. Ale cieszę się bardzo, że możemy schłodzić się pod dachem i porozmawiać z Państwem. Rozmową na poważny temat też możemy się schłodzić. Ja tylko powiem, że w Warszawie, w której oboje mieszkamy, jutro będzie 27 stopni, więc doszusujemy do Madrytu. No, ponieważ na początku wyznałem, gdzie jesteś, to muszę oczywiście zapytać, czy twoja wizyta w Hiszpanii jest jakkolwiek związana z ewentualną kolejną książką. Mam nadzieję, że tak, o to właśnie w tym chodzi. Ja jestem uczestniczką takiego programu pod auspicjami Komisji Europejskiej, który ma połączyć młodych, niekoniecznie wiekiem, ale raczej dorobkiem pisarzy, pisarki z tłumaczkami, tłumaczami, a także agentami literackimi. No i pracujemy razem już ponad 2 lata. Niestety pandemia przerwała taką fizyczną pracę i spotkania. Widywaliśmy się głównie na Zoomie, co było okropne przy tego rodzaju pracy twórczej, ale teraz wreszcie widzimy się na żywo, pracujemy ze sobą. To może wyglądać tak, że siedzimy całe dnie, rozmawiamy o książkach, o warsztacie, o pisaniu, o językach. Tak naprawdę pracujemy bardzo ciężko i mam nadzieję, że efekty tego za parę miesięcy pojawią się już w tekstach, a za jakiś czas także w Państwa książkach, w Państwa bibliotekach i na półkach sklepów. Mam nadzieję, że to taki twórczy czas, który wszystkim nam przyniesie dużo dobrego. Oto, czy coś z tego będzie, z wizyty w Madrycie i tego spotkania i pisania, a to znaczy, czy jest pomysł, plan na drugą książkę? Być może nam się uda dzisiaj porozmawiać, ale teraz będziemy rozmawiać o 27 śmierciach Tobiego Obeda w ramach cyklu Książka jeszcze bardziej aktualna, ale ja myślę, że twój reportaż, który tak naprawdę był twoim debiutem książkowym, to jest książka, która ma więcej niż jedno życie, co nie jest tak częste w przypadku literatury, nie tylko literatury non-fiction, ale w ogóle literatury w Polsce, gdzie jak wiemy, rynek co chwilę zasypują nowości, pojawiają się nowe tematy i często o książce wydanej nie przed rokiem, ale przed 2 miesiącami już nie pamiętamy. Tymczasem coś takiego się wydarzyło z twoją książką, że ona co chwila powraca na półki księgarni, na topki sprzedaży. Właściwie trzecie albo czwarte życie 27 śmierci Tobiego Obeda w tej chwili obserwujemy i na pewno akurat nasze spotkanie w ramach tego cyklu książki jeszcze bardziej aktualnej, no, ma ogromny sens. Jak to się wszystko wydarzało? Będziemy potem rozmawiali o powstawaniu tej książki, o procesie pisania, ale może od końca paradoksalnie zacznijmy, czyli od tych kolejnych fal zainteresowania twoim reportażem. Gdybyśmy powiedzieli, że to życie napisało puentę, to każdy redaktor zgrzytałby zębami, więc mówiąc takim dość kolokwialnym językiem, powiedziałabym raczej, że ta książka jest aktualna, bo ona jest nieskończona, ona jest niedokończona. To, co ja Państwu zaprezentowałam w tym reportażu, to pewien wycinek rzeczywistości, ale to kolejne rozdziały, bo nie można powiedzieć, że ostatnie, dzieją się teraz, dzieją się na naszych oczach. Książka, która jest pretekstem do naszego dzisiejszego miłego spotkania, to reportaż napisany w Kanadzie i tam udokumentowany, dotyczący kanadyjskiej polityki, a właściwie traumy takiego przełomowego, wielopokoleniowego, trudnego doświadczenia, które dotknęło Kanadyjczyków. Ono jest niezamknięte, dlatego że jego konsekwencje są elementem życia współczesnych Kanadyjczyków i to, co się wydarzyło wówczas w Kanadzie, rzuca swój cień także na współczesność. I nie możemy powiedzieć, że dzięki tej książce sięgamy po jakąś zamierzchłą historię. Dlatego, nie tylko dlatego, że jej bohaterowie
nadal żyją, ale także dlatego, że ten proces, o którym ona opowiada, jest niedomknięty. I właśnie dzisiaj, w tych tygodniach, widzimy, że kolejne akty tego dramatu rozgrywają się na naszych oczach. To jest historia, która jest niezamknięta. Trudno powiedzieć, że jakakolwiek historia życiowa każdego z nas w pewnym momencie się fabularnie domyka. Chcę przez to powiedzieć, że to nie jest zamknięta całość. To jest, właściwie oglądamy to trochę jak na Netflixie. Jeden odcinek przechodzi w drugi. To, co ja opisałam, co ukazało się drukiem w Polsce, ma swój dalszy ciąg w rzeczywistości. Oglądamy to dzisiaj, śledząc informacje, fakty z całego świata. No w sumie można powiedzieć, używając tej Netflixowej, czy szerzej, streamingowej terminologii, że po prostu powstają na naszych oczach kolejne sezony tego samego serialu. Akcja ciągle się zawiązuje, komplikuje i nie ma wciąż puenty, nie ma kropki, nie ma rozwiązania. Więc zanim dojdziemy do tego, co się dzieje teraz i co się może wydarzyć w najbliższych miesiącach, wróćmy do początku. Pamiętam, że kiedy ukazywała się twoja książka, jeszcze nie znałem jej treści, były tylko zapowiedzi, to pomyślałem sobie, oho, to będzie taka miła opowieść o Polce, która sobie pojechała do Kanady. Na okładce są symbole kojarzące się z Kanadą, czyli od liścia klonu po, no nie wiem, na przykład kij hokejowy, prawda? I taką grafikę pokazującą twarz misia brunatnego. Ale kiedy tylko człowiek zaczął się wczytywać w ten tekst, no to okazało się, że to jest coś, co wywraca stolik. Opowieść, która właściwie do czasu, kiedy ukazała się twoja książka, nie była w Polsce, poza osobami, które znają Kanadę dobrze lub tam żyją, kojarzona z tym krajem pachnącym żywicą, jak o nim pisano, o tych ogromnych, wspaniałych przestrzeniach, preriach, wielkich jeziorach, gdzie można się zaszyć, od cywilizacji uciec. I pewnie dla ciebie też to było odkrycie, ta ciemna strona historii Kanady. No ale żeby ją odkryć, musiałaś się tam pojawić. Jak to w ogóle było? No cóż, to jest love story, to jest historia miłosna, dlatego że do Kanady chciał przeprowadzić się na jakiś czas mój mąż, zmieniał otoczenie zawodowe i to była dla niego szansa na kolejny rozdział w tym zawodowym, też reporterskim życiu. Ja pojechałam tam bardzo niezadowolona, bo pracowałam wówczas dla tygodnika Polityka i nie chciałam swojego życia wywracać do góry nogami, a żeby nie być taką gołosłowną feministką, żeby pokazać i sobie, i dzieciom, ja jestem matką chłopców, więc to szczególnie dla mnie było ważne, żeby oni widzieli, że kobieta ma prawo realizować się zawodowo, nawet kosztem rodziny. Zresztą przy aprobacie i kibicowaniu mojego męża, postanowiłam tam też pójść do pracy i najłatwiej i najprościej było mi wrócić do pisania, do czegoś, z czego żyłam także w Polsce. I zaczęłam zajmować się dokumentacją książki. Dokumentacją książki, która z perspektywy Europy może być odkrywcza i ciekawa, ale w Kanadzie to jest coś, co jest elementem nie tylko codziennej agendy mediów, ale jest elementem codziennej polityki. Właściwie dyskusji o tym, kim Kanadyjczycy są, kim byli, skąd się wzięli, jacy chcą być w przyszłości, jacy zupełnie nie chcą być. Więc nie jest to przykład dziennikarstwa śledczego, ale książki reporterskiej udokumentowanej z myślą o polskim czytelniku, który być może wychował się na książkach Arkadego Fidlera, który być może zna ten taki romantyczny mit Kanady, ale jak wszyscy wiemy, pod tą pierwszą warstwą i dotyczy to krajów, dotyczy to państw, dotyczy to narodów, dotyczy to rodzin, nas samych, zawsze kryją się te ciekawsze, te bardziej skomplikowane, niekoniecznie najpiękniejsze. I prawda jest dużo bardziej skomplikowana niż taka płaska, jednowymiarowa okładka. A propos okładki, chcę podziękować Dominice Jagiełło, która ją skomponowała, bo rzeczywiście uciekła od banału. Książka, okładka, którą przywołałeś na początku tej rozmowy, to jest taka mozaika, która z jednej strony jest odwołaniem do tego, czym jest Kanada, czyli mozaiką narodowości, wierzeń, różnych etniczności. I ona rzeczywiście zachwyca, budzi pozytywne skojarzenia przy pierwszym spojrzeniu. Ale kiedy człowiek przyjrzy się tej kompozycji uważniej, zobaczy, że to są tam elementy, które właściwie nie powinny się tam znaleźć, które nie pasują, a które budzą grozę.
I jeżeli czytelnik zna nawet pobieżnie historię, z którą się mierzymy, no to widok tej okładki powoduje, że po plecach biegnie nam mróz. Jesteśmy zmrożeni, przerażeni tym zderzeniem infantylnej okładki, takiej bardzo pozytywnej i ciepłej, z treścią, z którą trudno się nam mierzyć. Ja uznałam, że to jest taka historia i możliwość obcowania z bohaterami właściwie na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba było się do nich wybierać, tylko ja się wśród nich znalazłam i wśród nich żyłam. To jest taka szansa, która reporterowi zdarza się raz w życiu albo nigdy. Bo wielu z nas, reporterek, reporterów, marzy o takim temacie, marzy o wielkiej historii, którą uda się zamknąć w książkę. I ja nie mogłam przed tym uciec, nie mogłam z tego tematu, z tej opowieści zrezygnować. Zastanawiałam się wiele razy, moją ambicją było napisać książkę, która znalazłaby się na półce czytelniczej w kategorii reportaż, ale nie przypuszczałam, że ona będzie żyła tak długo, także dlatego, że stanie się nie tylko historią o Kanadzie, nie tylko dokumentem pokazującym proces, który w Kanadzie od jakiegoś czasu obserwujemy, który ciągle się rozwija, tak jak mówisz, streamingowo widzimy kolejnej sezony tej opowieści. Ale zrozumiałam, że to jest historia o czymś więcej. To nie jest dokumentacja z Kanady, to jest historia przemocy, to jest historia milczenia, to jest historia krzywdzenia dzieci i tego, że w naszym dekalogu brakuje 11, a chyba najważniejszego przekazania o niekrzywdzeniu dzieci. No to skoro już powiedzieliśmy, zwłaszcza ważne jest to dla osób, które być może jeszcze twojej książki nie czytały, w co wątpię jednak, bo jest jedną z najczęściej kupowanych i wypożyczanych książek w Polsce. Ale skoro powiedzieliśmy o tym, to dodajmy, że to jest historia bardzo silnie postkolonialna z jednej strony, ale z drugiej strony to jest opowieść o milczeniu, przemocy i traumach. To znaczy Joanna Gierak-Onoszko w tej książce opisuje i śledzi losy dzieci. Dzieci przede wszystkim, w dużej mierze, głównie rdzennych mieszkańców Kanady, które były odbierane rodzicom, trafiały do szkół sierocińców, instytucji prowadzących edukację i jednocześnie prowadzonych w dużej mierze przez księży i siostry zakonne. Spotykało ich tam upokorzenie, cierpienie, molestowanie seksualne, nierzadko śmierć. Ta sytuacja, o której mówiłem, to znaczy, że pisane są kolejne sezony i książka wraca, zainteresowani książką wraca, biorą się stąd, że teraz odkrywane są na terenach graniczących, bezpośrednio przylegających do nieistniejących już szkół, kolejne groby, w których znajdują się kości, pozostałości ciał dzieci, wychowanków tych szkół. Za chwilę o tym opowiemy więcej i jak wyglądał ten proces odzyskiwania wiedzy i odszukiwania tych ciał i jak ty z nimi rozmawiałaś, z bohaterami, tymi, którzy przeżyli to piekło i tymi, którzy byli świadkami, i tymi, którzy są kolejnym pokoleniem, ale chcę zapytać, bo powiedziałaś, że zajmowałaś się dokumentacją. Czy ty, jadąc do Kanady z miłości, miałaś w ogóle jakąkolwiek wiedzę na temat tej brutalnej, mrocznej historii Kanady? Czy też było tak, że pojechałaś do kraju, w którym dopiero tam na miejscu dowiedziałaś się, jaka to jest kopalnia mrocznych tematów, jak bardzo właściwie na ulicy leżą do wzięcia przez reporterkę i do opowiedzenia rzeczy, którymi Kanada żyje, znacznie bardziej niż my tu w Europie, bo nie mamy pojęcia, co się wydarzyło, i czeka, żeby to poszło w świat, żeby świat usłyszał te głosy. Tak, to niesamowite, że mówisz o kopalni mrocznych tematów i o tym, że te tematy właściwie w Kanadzie z perspektywy europejskiej leżą na ulicy, bo jesteśmy... przyciąga nas ten mrok, przyciąga nas taka potrzeba poznania czy empatyzowania z bohaterami, dlatego że to są historie, o których bardzo mało wiemy. Tutaj generalizuję, ale mam poczucie, że jesteśmy niesamowicie europocentryczni, a nad Wisłą jesteśmy przede wszystkim polonocentryczni, skupieni na swojej własnej historii, na swoich własnych traumach i doświadczeniach i nie jest nam łatwo zobaczyć je w szerszym kontekście. Nie jest nam łatwo... Sytuacja, w której trwa wojna w Ukrainie, przepraszam, wchodzę ci w słowo, Są takie media, które więcej piszą o tym, jak Polacy pomagają, niż o tragedii Ukraińców we własnym kraju przy okazji bombardowań, śmierci i tak dalej. To znaczy my zawsze na pierwszym planie.
Tak, to nawet widać w relacjach dziennikarzy, którzy często po powrocie z Ukrainy opisują swoje osobiste przeżycia i to oni są bohaterami tekstów. Czy to dziennikarz, to reporter staje się tym, na kim skupiamy swoją uwagę. Mamy tutaj zupełne odwrócenie priorytetów i mam takie poczucie, że to właśnie polscy dziennikarze są najczęściej, są często bohaterami swoich materiałów. W mediach zachodnich tutaj takim wyznacznikiem dobrego smaku jest BBC. Takie historie właściwie się nie zdarzają. Ta nasza lokalna perspektywa, która każe nam bardzo uważnie przyglądać się osobistym doświadczeniom nas samych i analizować nasze własne krzywdy i rodzaje cierpienia, powoduje, że nie widzimy szerzej na, nie patrzymy szerzej na pewne procesy, które krzywdzą, ranią i koszą ludzi pod różnymi szerokościami geograficznymi, tak samo jak nas. I mam takie poczucie, że nie interesuje nas wiele poza naszym najbliższym otoczeniem i mówię tutaj nie tylko w kontekście literatury, ale także w kontekście polityki społecznej i demografii i podatków. Patrzymy tylko na to, co jest najkorzystniejsze dla nas też w tej często krótkookresowej perspektywie. Więc zastanawiałam się, czy ta historia taka kanadyjska, wydawało się wtedy lokalna, zainteresuje polskiego czytelnika. Okazało się, że tak. I być może pomocną była perspektywa, którą przyjęłam, to znaczy perspektywa reporterki wychowanej, wykształconej, ale głównie wychowanej w Europie, w Polsce, z tą bardzo polonocentryczną perspektywą, która jedzie za ocean nie tylko do innego kraju, ale też do innego etapu budowy społeczności, do innego etapu tworzenia mitu narodowego, przygląda się temu procesowi na żywo, i nie zawsze go rozumie. I ja bardzo nie chciałam eksponować siebie i swoich osobistych doświadczeń, ale miałam nadzieję, że odsłaniając się momentami przed Państwem, pokażę, że taka dość pobieżna wiedza może być grzechem, ale nie musi być przeszkodą, czy blokadą, która powstrzyma nas przed poznawaniem szerszego kontekstu. Pytałeś, czy wiedziałam wiele o Kanadzie przed wyjazdem i zawsze uczciwie mówię, że niewiele, że ta moja wiedza była bardzo pobieżna. Zdawałam sobie sprawę z początków kolonialnych Kanady i bardzo pobieżnie znałam jej historię. Na marginesie polecam wszystkim Państwu, którzy nie czytali książkę Katarzyny Wężyk, wydaną przez Agorę pod tytułem Ulubiony kraj świata, która jest świetną pigułką pokazującą współczesną Kanadę, ale z jej w kontekście. Można, przypomina mi ta książka Lot samolotem od wybrzeża do wybrzeża, dzięki któremu można dość szybko i naprawdę w bardzo przystępny sposób poznać Kanadę. Zresztą styl pisania Katarzyny, która jest dziennikarką aktywną, zawodową i ma taki bigiel, ma taką łatwość w pisaniu, jest czymś, co bardzo tej książce pomaga. Więc a ja bym z kolei nie był sobą, gdybym nie dodał, że jest też literatura piękna, z której wiele się można dowiedzieć na temat tego, jak powstawała Kanada i jak kształtowała się cała ta idea kolonizacji, proces kolonizacji przebiegał na półkuli północnej w Kanadzie i na północy Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli kapitalną, wielką powieść Annie Proulx pod tytułem Drwale, która też pokazuje historię Francuzów, którzy przybyli do Ameryki Północnej, także na tereny, na których działy się te okropne rzeczy, o których ty piszesz w 27 śmierciach Tobiego Obeda. To jest początek tej historii, której mamy nadzieję finał, jakkolwiek okrutny, widzimy właśnie teraz, bo właściwie to, z czym Kanada się mierzy i co ty opisujesz w książce, zaczęło się wtedy, a skończyło się śmiercią niewinnych dzieci. To prawda, ale dziękuję za te uzupełnienia i za te rekomendacje, bo im więcej perspektyw bierzemy pod uwagę, tym ten obraz jest pełniejszy. Na pewno ty przed swoją podróżą do Kanady też czytałeś książki, czytałeś prasę, miałeś wyobrażenie, ale potem jednak rzeczywistość często tę perspektywę zmienia, prawda? Tak, chociaż muszę przyznać, że dla mnie lektura twojej książki, lektura książki Kaśki i właśnie też takie najedzenie się literaturą kanadyjską spowodowało, że nie przeżyłem szoku kulturowego, natomiast przeżyłem coś zupełnie innego, to znaczy transparentny proces poszukiwania winnych, sprawców, rozliczeń z przeszłością i rozprawiania się z traumami. To jest coś, z czym w Polsce mamy ogromny problem, od kwestii rozliczeń na temat sprawców, doskonale wiemy, jaki mamy na przykład stosunek do tego, co działo się w czasie II wojny światowej w Polsce, jeżeli chodzi o śmierć Polaków
osób pochodzenia żydowskiego, ale obywateli polskich, prawda? Roli Polaków w pomaganiu, ale też niestety zagładzie. Wszystko to, co działo się w czasie wojny, te traumy rodzinne, one dopiero teraz właściwie w kolejnych książkach, chociażby z najnowszą książką Katarzyny Surmiak-Domańskiej Czystką, czy książką Anny Janko Mała Zagłada, wracają i zaczynają gdzieś w społeczeństwie w takim powszechnym obiegu wybrzmiewać. Twoja książka opisuje już pewien proces, który trwa. Oczywiście on nie jest krótki, ale ktoś miał odwagę go zacząć. Odwagę miały przede wszystkim osoby, które są ofiarami albo przedstawicielami tych ofiar. No ale wyobrażam sobie po prostu ciebie, Joannę Giera-Krążko, która przylatuje do Kanady jeszcze z wózkiem i z dzieckiem w wózku, chodzi ulicami wielkiego miasta i po prostu co chwila napotyka albo osoby protestujące, domagające się sprawiedliwości, albo na pierwszych stronach gazet widzi hasła wzywające do rozliczeń. To jest, myślę, że to mógł być szok dla kogoś, kto przyleciał z Europy. A z drugiej strony jeszcze prowadziłam starsze dziecko do szkoły i co parę tygodni zapraszani byli dziadkowie, którzy pochodzili z różnych kultur, z różnych krajów. Mieliśmy tydzień chiński, mieliśmy tydzień europejski, mieliśmy dni Polonii, mieliśmy tydzień ukraiński, ale nigdy nie było takiego dnia, który pozwoliłby zaprosić rdzennych dziadków, dzieciaków, które chodziły do takiej szkoły i który pozwoliłby zadać publicznie pytanie, dlaczego teraz jest tak, jak jest, dlaczego rdzennych dzieci w tej szkole prawie nie ma, gdzie się one podziały, gdzie są rdzenni mieszkańcy z Kanady i dlaczego ich nie ma. Więc to, ten proces dochodzenia do tabu, dochodzenia do tych najbardziej bolesnych prawd o historii narodu, rodziny w Kanadzie też się nie zakończył. Ten proces też nie przebiega tam idealnie. A kiedy w ogóle, Jasiu, twoim zdaniem, co na ten temat wiesz i możesz nam powiedzieć, Kanadyjczycy w ogóle zaczęli sobie uświadamiać, że są narodem, społeczeństwem, krajem, który powstał na krwi rdzennych mieszkańców. Mówię o tym dlatego, że od wielu lat w Stanach Zjednoczonych prowadzona jest ta dyskusja, powstają książki, filmy, seriale, rozprawy naukowe, których zadaniem jest uzmysłowienie Amerykanom, którzy też są przecież miksem kulturowym, że ich kraj, wielka, jak się mówi, kolebka demokracji, kraj, który chce być hegemonem, sprawować władzę nad światem, no, powstał, został ukonstytuowany na krwi właśnie rdzennych mieszkańców, na ogromnej przemocy wobec tych, którzy mieszkali tam od setek tysięcy lat, byli właściwie panami, trudno to powiedzieć, ale no, rdzennymi mieszkańcami właśnie, to było ich miejsce na ziemi. I nagle się okazuje, że przyjeżdżają z Europy biali ludzie, strzelają do nich, zabijają. No przecież w Kanadzie była podobna sytuacja. Pod pewnymi względami tak, ale chyba najważniejsze jest to, co powiedziałeś w ostatnich słowach, o tym strzelaniu, o tej przemocy z użyciem środków militarnych. W Kanadzie właściwie nie mieliśmy z tym do czynienia, dlatego że ojcowie Kanady, ci, którzy budowali ten nowy porządek, nie mieli na to środków, nie mieli pieniędzy na wojsko, nie mieli pieniędzy na militarny podbój tych ziem. I takim środkiem. Proszę? Byli biedniejsi. Byli biedniejsi, nie mieli tego całego instrumentarium militarnego, na to musieli stosować tańsze środki i takim środkiem z wyboru do podboju kanadyjskich ziem była szkoła, była inżynieria społeczna. I pomysł na podbicie, na skolonizowanie, na właściwie na wyczyszczenie tych ziem z rdzennych mieszkańców, z rdzennej kultury, z rdzennego języka narodził się w głowie ojców narodu współczesnej Kanady, ale tak naprawdę nie mógł być zrealizowany, gdyby nie główni aktorzy, a dzisiaj mówimy o nich sprawcy krzywd na dzieciach, czyli Kościół katolicki, a także przedstawiciele innych kościołów protestanckich, przede wszystkim protestanckich, którzy bardzo aktywnie wzięli się za wynaradawianie rdzennych mieszkańców i budowanie tej nowej, wspaniałej Kanady, tego mitu, którym Kanada do niedawna żyła i w który Kanadyjczycy sami wierzyli. I to ta konfrontacja z faktami, z prawdą była bardzo bolesna. I takie pierwsze sygnały o tym, że ten mit jest nieprawdziwy, że jest krzywdzący, że pomija ogromną część kanadyjskiej tożsamości, do Kanadyjczyków docierały w latach 60. ubiegłego wieku, za rządów premiera Trudeau, ojca dzisiejszego premiera Kanady.
Justina Trudeau. To był taki złoty czas w rozwoju kanadyjskiej państwowości, bo nie tylko gospodarczo świetnie się tam wiodło, ale to były czasy powstania konstytucji, to były czas takiego ogromnego awansu i kulturowego, i społecznego. Kanada zyskała rozpoznawalne miejsce na mapie świata, przestała być krajem prowincjonalnym, niesamowicie się unowocześniła i okazało się wtedy, kiedy zrobiono taki bilans otwarcia, że są ogromne długi, są ogromne koszty, które ponoszą właśnie rdzenni mieszkańcy Kanady. Ten system szkół, wokół którego toczy się dzisiejsza dyskusja, do których wtrącano rdzenne dzieci, w których zamykano rdzenne dzieci po to, żeby zupełnie je zmienić, zniszczyć, zgładzić ich tożsamość, zbudować nowych Kanadyjczyków na modę europejską, to był system, który zawiódł całkowicie i nie tyle nie przyniósł kanadyjskiej gospodarce korzyści, ale mówiąc brutalnie, stworzył kolejne pokolenia ludzi niesamowicie okaleczonych, niezdatnych do pracy i powodujących kolejne problemy społeczne z perspektywy państwa. Dlatego, że ci, którym udało się w tych szkołach ocaleć, którzy przeżyli, zresztą Kanadyjczycy nie mówią o sobie, o nich per ofiary, tylko ocaleńcy, czyli ci, którzy przeżyli taki system, bardzo często wychodzili z niego tak przetrąceni, tak skrzywdzeni, że nie byli w stanie podjąć pracy, nie budowali PKB. Ciekawe słowo, przepraszam, bo kiedy mówisz o ocaleńcach, no dla nas to słowo w sposób jednoznaczny kojarzy się z tymi, którzy przeżyli zagładę, prawda? Mm-hmm. To zupełnie, odmienny system odbierania ludziom czci, godności, przynależności i przerabiania ich na modłę przyjętą przez kolonizatorów. No ale to aż, przyznam szczerze, mam ciarki na plecach, kiedy okazuje się, że właściwie słowo używane do określenia tych osób, ofiar, jest dość podobne, że oto są ci, którzy przeżyli ten okrutny system odbierania, utraty rodzin, odbierania tożsamości, stawania się nowym człowiekiem wbrew tradycji, wbrew samemu sobie, no i tych ocalałych, którzy po prostu uratowali się z tej kaźni, która miała miejsce tutaj, w tej części świata, w której rozmawiamy, a którego najlepszym dowodem i archiwum jest chociażby muzeum, które zorganizowało naszą dzisiejszą rozmowę. Tak, to prawda. Zresztą niesamowite jest to, że kiedyś muzea były takimi miejscami przechowywania przeszłości, a teraz mam poczucie, że są kładkami do teraźniejszości. To nie są takie repozytoria przedmiotów, artefaktów czy wiedzy o tym, co wydarzyło się kiedyś. No to są miejsca niesamowicie nacechowane tożsamościowo i takie, które często działają jak lustra. Możemy się w nich przejrzeć i zobaczyć, jak jesteśmy naprawdę pod makijażem, pod taką warstwą, którą pokazujemy sobie i innym na co dzień. I myślę, że ta kultura twórcza, rola muzeów i centrów edukacyjnych jest nie do przecenienia i cieszę się bardzo, że dzisiaj te słowa wybrzmiały. Zresztą ta rola instytucji, często niedocenianych z perspektywy procesów społecznych, jest rzeczywiście warta podkreślenia. Także dlatego, że to, co wydarzyło się w Kanadzie, to nie był zbieg okoliczności, ani to nie był taki łaskawy splot jakiejś takiej okoliczności właśnie działania machiny dziejów, tylko to była ciężka praca, taka organiczna ludzi, instytucji. Mam tu na myśli i media, które zaczęły bić na alarm, i lekarzy, którzy byli pierwszymi sygnalistami. Oni pierwsi zauważyli, że w tych szkołach dzieje się źle, że dzieci głodują, że dzieci chorują, że po opuszczeniu murów szkoły nie są w stanie funkcjonować samodzielnie, nie są w stanie pracować, nie są w stanie same się utrzymać. Która jest sina od śladów pobić też. Na przykład, albo nie mogą, często ocaleńcy z takich szkół nie mogli się poruszać, bo złamania się źle zrastały, były pozbawieni opieki medycznej. Zresztą trzeba pamiętać, że to są czasy, kiedy szalała gruźlica, a to właśnie rdzenne dzieci zamykane w tych szkołach były pierwszymi, którym odmawiano pomocy medycznej, która i tak była wówczas niewystarczająca. Więc lekarze, dziennikarze, później także aktywiści, politycy, aktywiści głównie samorządowcy, to były osoby, które
wniosły to do publicznej agendy, ale także szkoły. Nie mówilibyśmy o pojednaniu i o tym procesie, który przywraca Kanadyjczykom godność dzisiaj, gdyby nie wielka odpowiedzialna rola szkół, które na poziomie prowincji, na poziomie federalnym wzięły na siebie takie zobowiązanie, aby uczyć już małe dzieci, już sześciolatki, o tym, że ich ojczyzna nie zawsze dopuszczała się, że historia ojczyzny nie zawsze jest chlubna, że w Kanadzie dopuszczano się także zbrodni na dzieciach, zbrodni na innych narodach i że ten mit państwowotwórczy jest właśnie mitem, a nie prawdą osadzoną w faktach i historią opartą na faktach, więc myślę, że trzeba podkreślić takie niezwykle patriotyczne podejście, które zakłada, że należy mówić głośno nawet o największych niegodziwościach, po to, żeby wykształcić młodych, świadomych przedstawicieli nowego pokolenia. Są już pierwsze pytania od widzek i widzów. Ja też powiem, że my dzisiaj nie zamierzamy oczywiście opowiadać książki, bo po pierwsze warto ją przeczytać, a po drugie mam wrażenie, że wiele już było okazji, w czasie których Joanna miała możliwość mówić o tym, o czym w książce napisała, więc chciałbym skupić się na takich kilku istotnych momentach. Pierwszy moment, który nazywam takim konstytuującym książkę, albo takim boom, czymś, co uderza jak obuchem w głowę. Moment, w którym wiesz, że już nie odpuścisz. Co było czymś takim w przypadku 27 śmierci Tobiego Obeda? Musi być jakaś iskra, jakiś moment, który po prostu sprawia, że autorka albo autor mówi: tak, wiem, że chcę to zrobić, chcę to napisać. I to wcale nie musi być moment przebudzenia w mieszkaniu, przyjście do komputera i napisanie pierwszych zdań. To jest raczej jakaś scena albo sytuacja. Myślę, że Kanada dała ci wiele takich momentów. Myślę, że to był proces. Oczywiście jest parę takich momentów, które wpłynęły na decyzję, żeby tego tematu nie odpuścić, ale chciałam zrozumieć, jak to jest móc mówić swobodnie o tym, co najbardziej bolesne i móc szukać prawdy, nie bojąc się konsekwencji, nie bojąc się cenzury, nie bojąc się systemu, który powie: nie, w tę stronę nie patrz, tego się nie dowiaduj, tutaj nie zaglądaj, bo to nie służy sprawie. Okazuje się, że w Kanadzie nie było sprawy, która miałaby przykryć dążenie do prawdy i to niezwykle bolesne odkrywanie faktów i ten bolesny proces przebaczania, godzenia się, ale też konfrontacji z tym, kim Kanadyjczycy byli i na co się godzili. Dla mnie kilka takich momentów wstrząsających właściwie doprowadziło do tej decyzji. Jeden z nich może wydawać się banalny, ale to było spotkanie literackie. W Kanadzie na takie spotkania obowiązują często bilety. To było spotkanie dotyczące rdzennej ludności. Ja w nim wziąć udział, jedna z najważniejszych kanadyjskich, też sławi międzynarodowej pisarek, czyli Naomi Klein. I ona kilka dni przed występem powiedziała, że jednak nie weźmie udziału w tej rozmowie, bo za mało jest w panelu przedstawicieli rdzennych narodów. I nie może być tak, że biali Kanadyjczycy dyskutują o sprawach rdzennych, to się po prostu nie godzi. Ona odmówiła udziału, chociaż bilety były sprzedane i to było bardzo głośne w Toronto wydarzenie. To jak mniej więcej w Polsce o prawach reprodukcyjnych kobiet dyskutują mężczyźni, prawda? Tak. Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie, szczególnie mężczyźni bezżenni i bezdzietni. I to podejście, które kazało Naomi Klein oddać krzesło w tym panelu, było dla mnie wtedy czymś takim rzeczywiście olśniewającym. Dzisiaj już do tego przywykliśmy, chociaż ciągle są panele, w których występują sami mężczyźni, ciągle są gremia takie bardzo zmaskulinizowane, czyli jednorodne, gdzie nie dopuszcza się żadnej inności, ale myślę, że my też już jesteśmy na tej drodze. Drugim takim momentem, który był dla mnie też pewnego rodzaju olśnieniem, była wywiadówka w szkole, na którą zostałam poproszona. I ta wywiadówka, rozmowa o dzieciach, o ich sukcesach i trudnościach, toczyła się w obecności dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że omawia się zachowania dzieci, ich oceny, także ich trudności
w ich towarzystwie. One nie są, nie czekają w domu, obgryzając paznokcie, co powie tata, co powie mama po powrocie ze szkoły, co na mój temat napisała pani, tylko dzieci są tam pełnoprawnymi uczestnikami rozmów, które dotyczą najważniejszych dla tych dzieciaków, nawet dla sześciolatków spraw. I to też pokazało mi, że w Kanadzie wierzy się dzieciom dzisiaj właściwie bezgranicznie i ogromnie się je szanuje i się je chroni, ale dojście do takiego, takiej perspektywy, do takiej filozofii musiało być czymś spowodowane i myślę, że ta świadomość krzywd uprzednio wyrządzonym kilku pokoleniom dzieci, które nie dostały właściwej ochrony, którym nikt nie wierzył, które dorośli wyrzucili poza system, był takim, no, to jest taki grzech, który dzisiaj Kanada próbuje odkupić, traktując dzieci zupełnie inaczej. Po prostu w Kanadzie wierzy się dzieciom. A które ze spotkań, albo która z rozmów, bo ta twoja praca nad książką zajęła wiele czasu i różnego rodzaju interakcje nawiązywałaś z bohaterkami i bohaterkami, była dla ciebie inaczej. Kosztowała cię najwięcej. Nie mówię o czasie poświęconym na rozmowę, tylko o emocjach, których reporterka czy reporter przecież nie mogą z siebie wyrzucić, kiedy pracują nad jakimś tematem. Ale w tytule twojej książki pojawia się jeden bohater, ta historia koncentruje się, wraca do historii życia Tobiego Obeda, który przynajmniej 27 razy mógł już nie żyć. No ale przecież to nie jest jedyny rozmówca. Być może byli też inni, trochę mniej wyeksponowani w twoich rozmowach na temat tej książki, a też tacy, którzy zapadli ci w pamięć, którzy dziś o nich myślisz, to masz takie przekonanie, że bez ich historii, bez ich świadectwa ta książka by nie była tak ważna, tak mocna. Ja żadnego z moich bohaterów nie zapomnę, także tych, którzy w końcu nie znaleźli się na kartach książki, a nie znaleźli się z różnych powodów, najczęściej po prostu odmawiali albo autoryzacji, albo wycofywali się, albo zrywali rozmowy, nie przychodzili na kolejne spotkania i też to musiałam uszanować, ale żadnej z tych rozmów nie zapomnę, żadnej z tych twarzy nigdy nie zapomnę. Natomiast chyba taką najbardziej wstrząsającą dla mnie osobiście opowieścią jest ta, która kończy książkę. To opowieść Evelyn Korkmaz, którą spisywałam na dwie doby przed powrotem do Polski już na stałe, więc wiedziałam, że mam bardzo mało czasu i pewnie się nigdy więcej nie spotkamy. Z kolei Evelyn wybierała się wówczas do Watykanu, bo została zaproszona na audiencję przez papieża Franciszka. Jak się dowiadujemy później, na tę audiencję nie została wpuszczona. To był taki moment, kiedy różne osoby skarżące się na milczenie Kościoła i domagające się sprawiedliwości dla dzieci krzywdzonych przez księży dotarły do Franciszka, między innymi Marek Lisiński. Taka scena, która obiegła wszystkie polskie media, to ta, w której papież całuje jego rękę i właściwie przygarnia go dla siebie. I byliśmy skupieni w polskich mediach właśnie na tym geście. Oczywiście pamiętamy, jak ta historia się potoczyła dalej, że Marek Lisiński zniknął z mediów, wiemy dlaczego. Natomiast polskie media nie skupiły się zupełnie na tej największej grupie, która tworzyła te delegacje, czyli na rdzennych Kanadyjczykach, na ocaleńcach ze szkół z internatem. I wśród nich była właśnie Evelyn Korkmaz, w końcu na tę audiencję nie wpuszczona. I to spowodowało, że ona zdecydowała się ujawnić, dlatego że do końca nie wiedzieliśmy, czy pojawi się w książce pod własnym imieniem i nazwiskiem. Evelyn w Kanadzie jest znana jako aktywistka, która domaga się sprawiedliwości dla dzieci krzywdzonych przez księży i wymierzenia sprawiedliwości, ukarania sprawców, natomiast nie dzieliła się swoją osobistą historią. Polski czytelnik ma ten przywilej, że usłyszał ją w całości jako pierwszy, ale do końca nie wiedzieliśmy, czy Evelyn powie to pod nazwiskiem. Książka, która trafiła już do składu, w ostatnim rozdziale bohaterka przyjęła imię Catherine i ja sygnalizowałam czytelnikowi, że tak, że to jest rodzaj anonimizacji, że ta bohaterka naprawdę nazywa się inaczej, ale ze względów osobistych chcę występować pod przybranym imieniem. I na ostatniej prostej Evelyn Korkmaz zgodziła się ujawnić swoje dane. A mówię o tym dlatego, że ta historia jest niezwykle poruszająca, bo sposób, w jaki Evelyn opowiada o swoim doświadczeniu, jest
przejmujący. I ja starałam się przed spotkaniem z każdym bohaterem odrobić lekcję, dowiedzieć się jak najwięcej o placówce, do której ta osoba uczęszczała, w której była zamknięta, zrobić research, zrobić dokumentację na temat ich historii osobistej, porozmawiać z bliskimi, ze współpracownikami. Chciałam być przygotowana. I w ramach przygotowań do rozmowy z Evelyn Korkmaz obejrzałam surówkę, tak niepublikowany materiał do filmu dokumentalnego, w którym Evelyn opowiada o tym, co jej się przydarzyło w szkole. I ona na tym nagraniu przeżywa rodzaj dysocjacji. Zresztą w rozmowie ze mną też zaczęła zmieniać opowieść z pierwszej osoby liczby pojedynczej na trzecią. Mówiła, co wydarza się dziewczynce, nie mówiła już o sobie. I ja obejrzałam tę surówkę za zgodą Evelyn na kilkanaście godzin przed naszym spotkaniem. Pamiętam, że wyłączyłam ten film, napisałam do Katarzyny Surek-Domańskiej, którą przywołałeś na początku, która jest moją mistrzynią w pisaniu o traumie, ale także w pracy z trudnymi bohaterami w trudnych okolicznościach, w tym sensie, żeby nie zranić, nie okaleczyć bohatera, nie retraumatyzować go. Napisałam do Katarzyny, że to się nie uda, że ta rozmowa się nie odbędzie, bo ja nie jestem w stanie spojrzeć Evelyn Korkmaz w twarz i poprosić ją, żeby powiedziała mi to raz jeszcze, żeby powiedziała do tekstu to, o czym opowiedziała na filmie. I Katarzyna dała mi jedną lekcję, powiedziała: zapytaj ją o wnuki, o tamto nie pytaj wcale. I tak rzeczywiście było. Ja pojechałam do Ottawy spotkać się z Evelyn Korkmaz i nie wiedziałam, jak zacząć tę historię, która zupełnie mnie zdruzgotała. I zaczęłam rzeczywiście pytać ją o wnuki. To były wakacje. Rozmowa potoczyła się gładko. W jednej chwili byłyśmy w samochodzie, w jeepie. Evelyn prowadziła i opowiadała o swojej rodzinie, a za chwilę już wiedziałam, że wyjeżdżamy z obwodnicy Ottawy, jesteśmy na polanie, nad którą szumią sosny i Evelyn ma 7-8 lat i znowu jest w tym samym miejscu, z którego tak naprawdę nigdy nie była w stanie odejść. I to jest historia taka bardzo brutalnie redagowana, to znaczy ten rozdział jest pisany z dużym nerwem, w dużym napięciu, bez takiego bufora dla czytelnika. Nie ma tam dla Państwa miejsca na oddech, bo nie było miejsca dla oddech dla Evelyn Korkmaz. Więc jeżeli mają Państwo przeczytać jeden rozdział z tej książki, to myślę, że ten ostatni. No, po pierwsze, książka jest przeczytana przez dziesiątki tysięcy osób w Polsce, ale chyba nie tylko, prawda? Czy Twoja książka doczekała się zagranicznych wydań, powiedzmy to od razu? Tak, dziękuję. Ukazała się niedawno pod koniec roku w Czechach i na Słowacji, nakładem wydawnictwa Absynt, w znakomitym tłumaczeniu Tadeusza Dochnańskiego. I przez ten czas byłam przez czas pracy byłam pod wrażeniem warsztatu Tadeusza, który pisał z pytaniami o znaczenie różnych słów, o szczegóły. Mówię o tym dlatego, że bardzo często mamy do czynienia z książkami i znamy ich autorów, przynajmniej z nazwiska, ale nie znamy tłumaczy, a to właśnie dzięki ich talentowi, ale też benedyktyńskiej ogromnej pracy możemy mieć dobrą literaturę. I mam taki postulat, takie marzenie, życzenie, żeby wkrótce na okładkach książek poza nazwiskami autorów były też nazwiska tłumaczy. Możemy się znaleźć na ostatnich stronach, czasem na skrzydełkach książki, ale to właśnie praca tłumaczy jest czymś, co trzeba docenić. Na szczęście powiem Ci, że jest coraz lepiej i już na wielu książkach, przynajmniej tych związanych z fikcją, niekoniecznie reporterskich, te nazwiska się pojawiają. Tłumaczę bardzo długo, świadomie i cierpliwie o to cudzysłów walczyli i na szczęście ich praca jest doceniona. Zawsze należy pamiętać o tym, że książka zagraniczna wydawana w Polsce ma dwoje albo dwójkę autorów. To jest zarówno osoba, która napisała tę książkę, ale też ta, która napisała ją po polsku, często w zasadzie od nowa, używając ogromnej wiedzy lingwistycznej. Ja mówię o tym, że ta książka ukazała się w Polsce nie tylko, ty wspominałaś się o oddechu. Ja myślę, że ci wszyscy, którzy ją czytali, mają świadomość doskonale, wiedzą to po sobie, że książka właściwie od pierwszych stron do ostatnich trzyma w ogromnym napięciu i też czasem sprawia, że człowiek musi książkę odłożyć, 27 śmierci Tobiego Obeda, żeby wziąć głęboki oddech i wrócić do opowieści. Takie jest to nagromadzenie przemocy, zła, cierpienia, o których mówią twoi bohaterowie, twoje bohaterki, a ty delikatnie, rzetelnie, nienachalnie ich słuchasz.
Proszę więc do tej książki zajrzeć, jeżeli Państwo jeszcze nie mieli okazji. A teraz zadam pytanie bardzo nasze. Pamiętam, że wybitny pisarz izraelski, który niestety Nobla nie doczekał, co jest, uważam, jedną z największych tragedii, jakie spotkały współczesną literaturę, mam na myśli Amosa Oza, kiedy rozmawialiśmy u niego w Izraelu, powiedział mi, że najbardziej uniwersalna lektura to jest ta lokalna. Amos Oz, jak być może Państwo wiedzą, Joanna doskonale to wie, pisał książki, których akcja na przykład toczyła się w kibucu, w bardzo małej społeczności i tam wszelkiego rodzaju zachowania społeczne były opisywane, ale takie, które odczytywali ludzie w Bułgarii, w Polsce, w Singapurze, w Hongkongu, w Australii, bo ta paleta zachowań ludzkich jest dość ograniczona, tylko po prostu u niego to nagromadzenie było ogromne. U ciebie temat jest jednocześnie lokalny, ale także bardzo uniwersalny. W którym momencie się zorientowałaś, przy oczywiście zachowaniu wszelkich proporcji, że pisząc książkę o Kanadzie, piszesz też na przykład książkę o Polsce? Takich momentów było wiele, ale ja bardzo chciałam napisać też książkę, która byłaby takim, czy przez taki proces, który pomógłby też mojej rodzinie, moim dzieciom. Chciałam zobaczyć, jak to jest, kiedy się ufa dzieciom bezgranicznie, kiedy się wierzy temu, co mówią. I czy można wypracować takie mechanizmy, które ochronią dzieci. I chciałam sprawdzić, co się stanie, jeżeli dziecko zacznie się skarżyć na to, że dorosły przekracza jakieś granice, że krzyczy, że krzywdzi, że czy to jest dorosły nauczyciel, wychowawca, czy lekarz czy trener. I chciałam sprawdzić, jak te mechanizmy chronienia dzieci i funkcjonowania instytucji, które są powołane do tego, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, jak działają i jak można je testować bezpiecznie. I Kanada pokazała mi to nie tylko w tym makroprocesie, o którym opowiadamy, ale też w tym mikroprocesie, gdzie kiedy chodziłam do kanadyjskiego pediatry, to musiały być przynajmniej dwie osoby dorosłe przy tym, kiedy lekarz badał moje dzieci i nie podciągał koszulki do osłuchania klatki piersiowej, dopóki się nie zgodzili na to rodzice. Więc to bezpieczeństwo też fizyczne dzieci jest tam rzeczywiście na innym poziomie, niż patrzymy na to my. Przepraszam, pierwsza połowa pytania mi... W którym momencie się zorientowałeś, że piszesz książkę o Polsce? O Polsce. Więc... Oczywiście nawiązuję tutaj do ogromnej, niepoddawanej żadnemu osądowi czy sądom przez lata, dekady roli Kościoła katolickiego. Tak, więc z tych momentów, kiedy zderzałam to, jak wygląda praktyka ochrony dzieci w Polsce i w Kanadzie, było rzeczywiście bardzo wiele. Zupełnym przypadkiem jest, że książka była dokumentowana i ukazała się w momencie, kiedy do polskich widzów trafił film dokumentalny Braci Sykielskich, Tylko nie mów nikomu, który oni też zresztą wcześniej zapowiadali, więc wiedzieliśmy, czego będziemy się spodziewać. Ale takim przełomowym momentem było to, kiedy znalazłam, zresztą tych momentów było wiele, jednym z nich był na przykład taki bankiet dla dziennikarzy, gdzie naczelna jednego z kanadyjskich tytułów, która pytała, a czym się pani zajmuje, co pani robi, nad czym pani teraz pracuje, powiedziała mi bardzo krótko o książce i ona mówi, ale to nie jest książka o Kanadzie, to jest książka o Polsce, a właściwie to jest książka o Żydach. I to pokazało, że nawet mówienie o lokalnych historiach pokazanych w sposób szerszy, rozpartych na innej kanwie, powoduje, że wracamy do innej lokalnej historii, bo te uniwersalne mechanizmy mogą nas przenosić i kłuć bardzo precyzyjnie, ranić nas w najczulsze punkty. Czyli Amos miał rację. Myślę, że miał rację. Oczywiście ta historia nie pretenduje do tego, żeby stawiać mnie chociaż w jakimś tam cieniu jego narracji, ale te lokalne historie rzeczywiście są takie najbardziej raniące. Natomiast to, co mnie wydawało się ważne i co sprawiło, że zaczęłam się bardziej przyglądać naszej polskiej pamięci, czy właściwie cudowi niepamięci, które jest u nas praktykowane, to zaproszenie na grupę wsparcia psychologicznego dla osób, które przeczytały raport Komisji Prawdy i Pojednania. To jest taka publikacja kilkutomowa, z której najważniejszy jest tom pierwszy, czyli podsumowanie,
To jest raport szwedzkiej państwowej komisji, która zbadała skalę tego, co wydarzało się w szkołach z internatem. I ta książka jest w każdej szkole i w każdej bibliotece publicznej w Kanadzie dostępna, a jej wersja elektroniczna jako PDF jest do ściągnięcia ze strony Narodowego Centrum Prawdy i Pojednania, do czego Państwa zachęcam do lektury, nawet pobieżnej tego podsumowania. Jest oczywiście dostępna za darmo. Komisarze, sędziowie, którzy pracowali nad zebraniem tego raportu, mieli wsparcie psychologiczne, mieli swoich przewodników duchowych albo kapłanów, zależnie od ich wyznania, osoby, z którymi mogły pracować nad traumą. Zresztą komisja powiedziała, że tych nieodnalezionych dzieci, które przypadły w szkołach, jest około 3-4 tysięcy dzisiaj, ale od razu zastrzegli sędziowie, że to tyle umieją dokumentować, ale według szacunków tych ofiar jest około 10 tysięcy. Dzisiaj już to wiemy, bo od ubiegłego lata odkrywane są kolejne miejsca masowych pochówków. Ale to jest sytuacja, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale to z kolei budzi kolejne skojarzenie. Na przykład budzi to skojarzenie z historią dyktatur w Ameryce Południowej, o której to historii dyktatur kiedyś znakomitą książkę Gorączka latynoamerykańska napisał Artur Domosławski, a teraz w Polsce ukazują się kolejne reportaże albo historie, gdzie fikcja łączy się z tym, co wzięte z życia. No właśnie, opowieść o zaginięciach, o ciałach, których nigdy się już nie odnajdzie. Przecież niektórych ciał tych ofiar szkół z internetami w Kanadzie już się nie odnajdzie. To wiadomo, ta historia, o której wiemy, która niekoniecznie musi pojawić się w książce, ale która jest, że nawet niektóre groby były po prostu rozszarpywane przez dzikie zwierzęta. To jest po prostu coś potwornego, ale tak było. I tych takich właśnie skojarzeń z najgorszymi dyktaturami, totalitarnymi systemami jest w przypadku historii, którą opowiadasz, no są dziesiątki albo setki. To po prostu się włos jeży na głowie, jakie potworności gotowano dzieciom. I to w imię czego? W imię wiary, w imię jakiegoś nowego porządku, w który wierzono? Tak, tak. Chcę też powiedzieć, że mam takie poczucie, że te miejsca pochówku są byle jakie i są te dzieci, właściwie ich zwłoki były bezczeszczone, były pozbawione godnego pochówku, dlatego że prowadzący te szkoły nie uznawali ich za ludzi. Nie uznawali ich za równych sobie. Te cmentarze, do których teraz docieramy, mają ślady murowanych nagrobków dla personelu, ale dzieci były chowane tak płytko jak psy. I ta historia jest naprawdę, którą dzisiaj odkrywamy, pokazuje, że nie tylko za życie, ale też po śmierci te dzieci były traktowane przez kler gorzej niż zwierzęta. Ale chcę powiedzieć jeszcze, chcę wrócić do tego poprzedniego pytania, o te momenty zwrotne i chcę powiedzieć o tych grupach wsparcia dla osób, dla Kanadyjczyków, zwykłych, codziennych, którzy mają za sobą lekturę raportu Komisji Prawdy i Pojednania. To były grupy wsparcia organizowane w muzeach, bibliotekach dla zwykłych obywateli i mieszkańców Kanady, którzy zmierzyli się z tą prawdą i nie mogą sobie z nią poradzić. Z nią poradzić. Więc co parę tygodni spotykaliśmy się, żeby powiedzieć o tym, jak się czujemy po lekturze, co robi nam konfrontacja z tą brutalną przyszłością. Nie rozmawialiśmy o zawartości raportu, bo on już był wielokrotnie omawiany na różnych innych spotkaniach, w różnych innych gremiach, ale państwo czy miasta oferowały pomoc psychologiczną dla ludzi, którzy poznawali skalę krzywd na dzieciach. I pomyślałam sobie, że nam w Polsce też przydałyby się takie grupy wsparcia i publiczne dyskusje o tym, jak my czujemy się konfrontując z naszą trudną przeszłością, bo co jakiś czas odważniejsi autorzy dotykają tego tabu dotyczącego też zachowania wielu Polek i Polaków w czasie II wojny światowej wobec rodaków żydowskiego pochodzenia, a jednak nie potrafimy o tym mówić publicznie. Mnie marzyłoby się czytanie książek Anny Bikont czy Tomasza Grossa w Zachęcie czy w Muzeum Narodowym przy wsparciu psychologów i osób dbających o bezpieczeństwo takie psychologiczne uczestników tej dyskusji. No to najwcześniej po roku 2023, jak dobrze. 2023. Więc ta różnica w podejściu do tych trudnych tematów była czymś, co mnie uderzyło.
Jasiu, ponieważ mamy pięć pytań, które od widzek i widzów czekają, a nasze spotkanie powoli dobiega końca, więc mam jeszcze tylko jedną rzecz do powiedzenia, zanim te pytania przeczytam, zadam. No, że ten sejm cały czas się pisze. Wiemy, ile rząd kanadyjski pod kierownictwem Justina Trudeau próbuje robić, zrobił, nie zawsze umiejętnie, ale jednak dla pojednania, dla podania ręki, nawiązania bliższych relacji między państwem a przedstawicielami rdzennych plemion, rdzennych mieszkańców Kanady, ale jest coś jeszcze. To znaczy, okazuje się, że papież Franciszek, który tak nie do końca jakoś chętnie i żwawo chce się wypowiadać i zajmować tematem wojny w Ukrainie i potępieniem Rosji, jednak zamierza chyba zrobić coś w temacie Kanady. Tak, rzeczywiście w tej chwili w kalendarzu papieża Franciszka bardzo wysoko, bardzo ważnym punktem jest na razie niezmiennym wyprawa do Kanady, ale to jest dłuższa, to jest kolejna część dłuższego procesu. Na to pracowała kanadyjska dyplomacja, także premier Trudeau, który pielgrzymował do Watykanu w 16 czy w 17 roku. Też trzeba powiedzieć o takim, no właściwie bezprecedensowym geście kanadyjskiego parlamentu, który w 18 roku wezwał, nie zaprosił, ale wezwał Franciszka do tego, żeby przybył do Kanady i przeprosił za rolę Kościoła w tym potwornym systemie. Franciszek od 18 roku nie znalazł czasu, ale pod wpływem ogromnej presji ze strony dyplomacji, ale także kanadyjskiego episkopatu, naciskanego z kolei przez wiernych, ta oddolna rola społeczności obywatelskiej jest bardzo, bardzo ważna. Franciszek w tej Wielkanocy przyjął u siebie delegację rdzennych mieszkańców, wysłuchał ich skarg i to są potomkowie dzieci, po prostu dzieci i ocaleńców i sami ocaleńcy. I powiedział wówczas o tym, że wyraża wstyd i żal z powodu udziału niektórych członków Kościoła w tym systemie. I to był taki pierwszy gest dobrej woli, bardzo ważne słowa, na które czekali Kanadyjczycy od kilkudziesięciu lat z ust papieża, bo poprzedni papieże, w tym Jan Paweł II, też wiedzieli o systemie szkół z internatem, ale nie zdobyli się na takie przeprosiny. I to była pierwsza No, odsłona jak tego. wiemy, nie do końca wiadomo, czy polski papież wiedział, są na ten temat rozbieżne zdania, jeżeli chodzi o Tak. zasady tego Jak mechanizmu. wiemy, o wielu rzeczach nie był wystarczająco informowany, natomiast o tym, co działo się w Kanadzie, wiedział na pewno, zresztą on się do tego odnosił, ale na takim bardzo dużym poziomie ogólności, wyrażając współczucie. I papież Franciszek przyjął teraz w kwietniu delegację Kanadyjczyków, ale przyjął też zaproszenie episkopatu, chociaż wiemy, że to tylko formalność, bo to zapraszają wierni Kościoła, a nie episkopat. I w lipcu ma przyjechać do Kanady, przynajmniej trzy miejsca. Organizatorzy mówią, że to ze względu na jego wiek i trudności z poruszaniem się ta trasa będzie ograniczona. Zestawiają to oczywiście z trasą czy z pielgrzymką Jana Pawła II do Kanady z 1984 roku, która obejmowała ponad tuzin miejsc i papież Polak podróżował od jednego do drugiego wybrzeża. Ale chociaż miał czas i sposobność spotkać się z rdzennymi Kanadyjczykami, na miejscu przyjrzeć się temu złu, które wyrządził system szkół z internatem, to nie zdobył się na takie przeprosiny. Ta pielgrzymka Franciszka będzie dużo krótsza, dużo bardziej skoncentrowana i Kanadyjczycy, niekoniecznie katolicy, ale w ogóle Kanadyjczycy mają nadzieję, że wówczas Franciszek przeprosi nie tylko za poszczególnych sprawców, ale za winy instytucji. Więc no, z perspektywy czekania na kolejny rozdział tej historii, która toczy się na naszych oczach, to nie jest zamierzchu przyszłość, to jest współczesność. Ja czekam bardzo na lipiec i na słowa Franciszka, które być może domkną ten kolejny rozdział. Myślę, że jednak komentarz Franciszka dotyczący, komentarz papieża dotyczący wydarzeń w Kanadzie nie jest tym, na który czekamy w Europie najbardziej. Mówiłem o pięciu pytaniach. Nie wiem, czy wszystkie się uda zadać, ale bardzo proszę, spróbujmy. To są oczywiście już pytania od widzek i widzów naszego spotkania. Pierwsze zdaje się być oczywiste, ale jednak trzeba o to zapytać, o koszt emocjonalny, który ewentualnie lub nie poniosłaś, mierząc się z tym tematem. Pamiętajmy, że książkę napisała matka, rozmawia z nią ojciec, więc wiadomo, co bycie rodzicem czyni z psychiką człowieka dodatkowo, nie tylko reportera, ale też
Właśnie, rodzice. Na pewno perspektywa rodzica nie ułatwia pracy nad takim tematem, ale myślę, że każdy, kto kiedykolwiek był dzieckiem, nie może czytać spokojnie, czyli nie może patrzeć spokojnie na skutki tego, co wydarzyło się w Kanadzie. I myślę, że elementarna, zupełnie elementarna wrażliwość i przyzwoitość powoduje, że konfrontacja z tym materiałem jest bardzo trudna. Koszty emocjonalne, o które czasem Państwo pytają, są trudne do zmierzenia i ja czasem zasłaniam się mówieniem tego, że cena na egzemplarzu książki jest wyrażona w pieniądzu, ale takiej ceny czy takiego kosztu, który poniósł reporter, reporterka, nie ma. To są często zerwane relacje z bliskimi, to są często epizody depresyjne, to są często inklinacje do różnych nałogów czy do zachowań przemocowych, to są kłopoty ze stabilnością emocjonalną, to są nieprzespane noce i przepłakane poranki. I bardzo przyjemnie jest rozmawiać z czytelnikami, czytelniczkami, opowiadać o sukcesach książki, przyjmować nagrody i nominacje. Natomiast to jest tylko jakiś drobny ułamek tej reporterskiej pracy, bo najwięcej czasu i najwięcej, największa cena, najwięcej czasu przy pisaniu książki spędza się nawet nie przy komputerze, przy klawiaturze, ale w bezsenne noce, patrząc w sufit, zastanawiając się, jak to wszystko pomieścić, jak to wszystko zrozumieć. Kolejne pytanie to takie o ciąg dalszy. Czy autorka planuje ciąg dalszy, kolejną publikację, jak rozumiem, związaną z tym, co teraz dzieje się w Kanadzie, od czasu, który zamyka twoją opowieść, przedstawioną w 27 śmierciach Tobiego Obeda. Czyli czy będzie ciąg dalszy, sequel historii mrocznych przeszłości, wielu przeszłości Kanady? Myślę, że nie. Myślę, że książka, o której dzisiaj mówimy, jest na tyle wymowna, ta historia jest na tyle mocna, że nie potrzebuje kolejnego rozdziału. Tych z Państwa, którzy są w jakiś sposób nią poruszeni, zachęcam do tego, żebyście sami szukali tych bohaterów, żebyście ich googlowali, żebyście śledzili także papieża Franciszka i jego reakcję na to, co wydarzyło się w Kanadzie, bo ten temat jest tam ciągle żywy i bardzo bolesny i on, no, to jest niekończąca się opowieść. Także myślę, że kolejnej książki o Kanadzie i o tym, co wydarzyło się w szkole z internetem, nie będzie. Natomiast zakładam, że kolejna książka też będzie taką opowieścią o człowieku i o systemie. Bardzo płynnie przechodzimy do trzeciego pytania. A ile ta książka, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda, wpłynęła, a może ukształtowała Pani dalszą drogę zawodową i wybór tematu? Ojej, to bardzo, bardzo trudne i bardzo poważne pytanie. Ukształtowała moją drogę zawodową w sposób niezwykle brutalny, ponieważ ja po tej książce długo się nie mogłam pozbierać i właściwie nie napisałam niczego ważnego, niczego wielkiego, może poza takim krótkim reportażem do książki Nadzieja, wydanej przez wydawnictwo Agora, ale to był projekt pro bono, więc zrobiłam go z potrzeby serca, a nie z potrzeby literackiej ekspresji, jeżeli mogę tak powiedzieć. Więc ta książka po prostu mnie zablokowała na jakiś czas i nie umiałam zmierzyć się z żadnym innym poważnym, ciężkim tematem. Myślę, że powoli wracam do formy i ta książka, która jest i nagrodą, i słodyczą, i klątwą, to najważniejsza książka. Mam nadzieję, że nie jedyna. Dzisiaj obserwujemy, kolejne pytanie, boom muzealny, powstają szeregi placówek poświęconych różnej tematyce, w tym emocjom, na przykład Muzeum Niewolnictwa, czy też muzea poświęcone poszczególnym społecznościom, jak na przykład National Mall w Waszyngtonie. Na ile jest to, Twoim zdaniem, ponowna separacja, na ile powinien to być impuls do reorganizacji wystaw w placówkach, w cudzysłowie, narodowych i przedstawienie wystaw łączących wspólne wątki? Ja myślę, że łączenie perspektyw, pokazywanie, jak te poszczególne wątki czy motki się ze sobą łączą, jest bardzo ważne, ale mam też poczucie, że na co dzień mamy do czynienia z taką bardzo uproszczoną wersją historii poszczególnych narodów i ważne jest, żeby w pewnym momencie dać ten reflektor w mrok, żeby pokazać, że nie jesteśmy tylko wspólnotą, ale że są wśród nas odrębne perspektywy i odrębne historie, które do tej pory z różnych powodów nie wybrzmiały odpowiednio głośno. I myślę, że ten
ta ogólna narracja, ten meta przekaz dotyczący tego, kim jesteśmy, jacy byliśmy, czy tu, czy za oceanem, nie ucierpi, jeżeli niektórym wątkom, niektórym grupom, mówiąc wprost mniejszościom, oddamy więcej miejsca, więcej przestrzeni w tym publicznym repozytorium. To nam tylko pomoże lepiej się nawzajem zrozumieć. Na koniec pytanie, które odnosi się do początku naszej rozmowy, europocentryzmu nieprofesjonalnych reporterów czy antropologów. Czy to może być twoim zdaniem jakkolwiek wartość dodana w sensie spontanicznego doświadczania nie tyle kultury, w cudzysłowie, co danych ludzi kultury tworzących, którzy w niej żyją? Czy one mogą stanowić przeciwwagę lub uzupełnienie badań akademickich? Rozumiem to jako pytanie, że ktoś jedzie i po prostu zderza się z codziennością, jakkolwiek brutalną, mówiliśmy o wojnie w Ukrainie, nie ma tej bazy naukowej, tego doświadczenia, tej wiedzy, no ale jednak przywodzi stamtąd ludzkie historie, human stories. Ja myślę, że książek naukowych, czy popularno-naukowych dotyczących zagadnień, które nas interesują, jest wiele i każdy, kto interesuje się danym tematem, danym wycinkiem rzeczywistości, znajdzie taką formalną podbudowę do tego, żeby się przygotować. A książki pisane na zasadzie napisałam, co widziałam, nie są interesujące. To też jest zadanie dla reporterów, a być może dla eseistów, którzy będą wybierać się niekoniecznie do innych krajów, tylko po prostu za próg swojego domu i przynosić ciekawe historie, nie po to, żeby opowiedzieć o swoich doświadczeniach i o tym, jak oni mierzyli się z daną historią, bo to nikogo nie obchodzi tak naprawdę, tylko żeby zachęcić czytelników, czytelniczki do tego, żeby oni szukali na własną rękę takich dróg i doświadczeń. To znaczy, ja myślę, że mamy tu do czynienia ze zmianą takiego rozumienia czy paradygmatu tego, kim jest reporter. To już nie jest człowiek, który objaśnia świat, bo sami możemy go odkrywać, podróżując, czytając, korzystając z internetu w niezwykły sposób. Natomiast reporter może być kimś, kto powie, tu jest coś ciekawego, tu są drzwi, za które warto otworzyć i warto zobaczyć, co jest za nimi. Czyli nie objaśnianie świata, nie tłumaczenie tego, jak świat wygląda, tylko zachęcanie czytelnika do tego, żeby samodzielnie, być może poprzez reportaż, ale być może poprzez dokument, poprzez film, a być może także poprzez podróż, zobaczył, co słychać za miedzą. Takim reportażem, proszę Państwa, bezsprzecznie jest książka Joanny Giela-Konoszko, 27 śmierci Tobiego Obeda, książka, która jak bumerang powraca przy okazji historii związanych z odkrywaniem kolejnych grobów ofiar systemu i Kościoła katolickiego w Kanadzie, która jak bumerang powraca przy okazji opowieści o molestowaniu i różnego rodzaju zachowaniach kleru w Polsce, która jak bumerang powraca w sytuacji, kiedy mówi się o grzechach tej instytucji. Myślę, że chociaż bardzo byśmy chcieli, żeby to była książka opisująca tylko i wyłącznie przeszłość i tej przeszłości mroki, to jeszcze przez długi czas niestety może być odnośnikiem do świata, w którym żyjemy. Bardzo Państwu i Joannie i wszystkim życzę, żeby ten okres ponury jak najszybciej się zakończył, żebyśmy mogli czytać, chociaż może to nie jest tak bardzo oczywiste, ale więcej pozytywnych historii, bo takie życie też niesie. Prosto z Madrytu, gdzie przebywa na tak zwanym szkoleniu, uczy się pisać kolejne książki, chociaż robi to doskonale. Państwa i moją gościnią w ramach spotkania o tym, że książka jeszcze bardziej aktualna, jak Państwo widzą, tytuł świetnie oddaje to, o czym Joanna opowiadała w ramach tego cyklu organizowanego przez Muzeum KL Płaszów. Była dzisiaj Joanna Giela-Konoszko. Bardzo Ci, Jasiu, dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że to nie jest z mojej perspektywy spotkanie autorskie, ale przyjemność i przywilej rozmawiać z Michałem i bardzo dziękuję Muzeum KL Płaszów za zaproszenie. Bardzo się serdecznie Państwu nisko kłaniamy. Do zobaczenia i spokojnej jeszcze dnia i dobrego weekendu. To już wkrótce. Dobranoc. Dzięki, dobranoc.